Dobry wieczór. Dobry mecz wieczór. Naznaczony urazami po obu stronach. Tak, tak. Zaraz o tym meczu trochę powiem, doskonale to powiedziałeś. Punkt do punktu, bo Hubert cały czas walczy o turniej Masters, który rozpocznie się 13 listopada, więc jeszcze chwila czasu jest, ale niedużo. W Antwerpii Hubert rozstawiony jest z numerem pierwszym, to jest turniej rangi 250, czyli nie za duży. Bilans meczów do meczu z Hubertem to było 16-9, także jak na tak młodego zawodnika to bardzo, bardzo dobry bilans, w dodatku jest leworęczny, co też jest takim handicapem. Ale tak, mecz z Hubertem był bardzo, bardzo wyrównany. Przede wszystkim pierwsze dwa sety zakończyły się w tiebreaku. Hubert w drugim secie już prowadził 3-1, ale Brytyjczyk zdołał odrobić straty i zwyciężnie obaj panowie wzięli te przerwy medyczne, jak wymagające było to spotkanie. Także jak na drugą rundę, właściwie dla Huberta pierwszą, no bo pierwszy jego mecz w Antwerpii, to dosyć trudna przeprawa. Może w związku z tym, że w pierwszej było tak trudno, to w drugiej będzie, w kolejnym meczu będzie trochę łatwiej. W tej chwili czeka go pojedynek z Dominikiem Thiemem. Do mistrzem US jeszcze... Open 2020. Tak, również trzech setów, żeby awansować do ćwierćfinału. Sytuacja Huberta Hurkacza jest dość skomplikowana, bo nawet zwycięstwo w turnieju w Belgii, można powiedzieć, że musiałby wygrać w Antwerpii, żeby dalej myśleć o Mastersie. Zajmuje cały czas 9. miejsce, bo skorzystał z takiej możliwości, że jest zwycięzcą turnieju wielkoszlemowego oraz w rankingu tym kwalifikującym do Mastersa jest w pierwszej 20 i to jest taka ciekawostka, że mógł z takiego prawa skorzystać. Trzymamy kciuki, najważniejszy mecz jutro i kolejne starty punkt po punkcie. No tak, i dobrze, że ten punkt po punkcie aklimatyzować. Tak. I oby do Turynu, który też w Europie także. Dokładnie tak. Jak ciułać, to tylko w takich warunkach. Dokładnie. Agata Wachanek, bardzo dziękuję. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Szczypiorniści Łomży Industrii Kielce w pewnym stylu awansowali do półfinału klubowych mistrzostw świata. Tym razem mistrzowie Polski rozbili Taubatę z Brazylii 39-30.